Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł? Paweł? Mój mąż na górze. Gaweł? A Gaweł? Pani mąż. Nie, na dole. Paweł? Spokojny. Nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swobodę. Ciągle polował na swoim pokoju. To pies. To zając. Stoki gonił, uciekał. Wywracał koziołki. Strzelał. I gonił. I krzyczał do znoju. Znosił to Paweł. Nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, mać pan. Poluj ciszej nieco, bo mi na górze żywe z okien lecą. A Gaweł na to. Wolność Tomku w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mi na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stop, bok, stop, bok! Zamknie. Spogląda przez dziurę i widzi. Cóż tam? Cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Cóż weź pan robisz? Ryby sobie łowię. Ależ mospanie! Mnie kapie po głowie! A Paweł na to. Wolność Tomko w swoim domku! Powiastki morał w tym sposobie. Jak ty komu, taką tobie.